Uzależnienie od alkoholu, od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne dotyczą coraz szerszej grupy dzieci i młodzieży. Specjaliści apelują, że do ich gabinetów trafiają rodzice z uzależnionymi od internetu 8- i 9-latkami, a od telefonu uzależnione są już dzieci w wieku 3 lat. To przerażające zjawisko, które zatacza coraz szersze kręgi. Miasto próbuje temu przeciwdziałać. Służy temu zorganizowane już po raz drugi forum do spraw uzależnień. Mamy kłopot. Statystycznie bardzo dużo Polek i Polaków używa substancji psychoaktywnych. Wspomnę jedną statystykę. 50 lat temu, w latach 70. XX wieku, średnie statystyczne spożycie czystego alkoholu w Polsce to było 5 litrów na głowę per capita. 50 lat później, w ostatnich latach, to jest 10-12 litrów. Także wzrost mamy ogromny i nie możemy przymykać na to oko, nie możemy odwracać głowy. Musimy się z tym problemem, bo to jest problem, zmierzyć. No, że piją, to się zdarza. Narkotyki w moim środowisku raczej nie. Czyli nie jest to według ciebie duży problem? Czy też widzisz, że inni... Można powiedzieć, że czasem widzę jakby, może nie na mieście, ale bardziej w mediach społecznościowych, że niektórzy w naszym wieku mogą mieć problem z narkotykami, ale jakby osobiście nie znam takich osób. Problem jest poważny. Skala podejmowanych przez młode osoby zachowań ryzykownych jest coraz większa. Już dzieci w wieku 11-15 lat, co czwarte dziecko co najmniej raz w roku się upiło, a co piąte w przeciągu ostatnich 30 dni w wieku 15 lat próbowało marihuany. Oznacza, że ten problem narasta. Ale problemem jest uzależnienie nie tylko od alkoholu, którym można legalnie kupić w sklepie. No i też od narkotyków, od nowych substancji psychoaktywnych. Też szczególnie zwracamy uwagę na marihuanę i na uzależnienie od syntetycznych kanabinoidów, których jest teraz coraz więcej. Ale młodzież i dzieci są uzależnione także od innych rzeczy i czynności. Najbardziej rozpowszechnione jest uzależnienie od internetu, w tym od social mediów. Ale wachlarz uzależnień rozszerza się. Uzależniamy się od gier komputerowych, tak? Uzależniamy się od hazardu. Uzależniamy się od czynności seksualnych, uzależniamy się od oglądania pornografii, od masturbacji, od jedzenia, tak? Ponieważ również możemy kompulsywnie się objadać, od zakupoholizmu. Mówimy dzisiaj o fonoholizmie na przykład, tak? Czyli takiej potrzebie kompulsywnej, ciągłego posiadania kontaktu z telefonem. Ale również są takie formy jak na przykład bigoreksja, czyli uzależnienie od ćwiczeń fizycznych. Dlatego zorganizowano spotkanie, drugie forum dla wszystkich zainteresowanych, zarówno młodzieży, nauczycieli, jak i specjalistów, którzy na co dzień pracują z uzależnionymi. Wszyscy liczą na wypracowanie dobrych rozwiązań na przyszłość. Katarzyna Sudnik, Echo 24.